Trzecie, informacja przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie międzysesjalnym. Tomasz Kaszpary, proszę. Komisja Młodzieży, Sportu i Turystyki spotkała się w tym miesiącu przed sesją tylko raz. Było to wczorajsze. Celem spotkania było omówienie projektu uchwały na dzisiejszą sesję oraz rozmawialiśmy o planie pracy komisji na najbliższe miesiące. Dziękuję bardzo. Ten dokładnie, proszę. 23 stycznia komisja spotkała się z prezesem zarządu w zakładzie zagospodarowania odpadów spółdzielczych ograniczonych z zewnątrzną Warszawy, panem Jackiem Połowką i panem koordynatorem do spraw realizacji kontraktów, panem Joachim Milo. Może jeszcze tam kwestie śmieciowe. I w dniu wczorajszym komisja opiniowała projektu. Robert, proszę. Komisja Osiadników, która spotkała się w tym miesiącu trzy razy. 7 stycznia spotkaliśmy się z redaktorem naczelnym Wiadomości Głupińskich, na którym to spotkaniu redaktor przedstawił nam formę funkcjonowania gazety w tym roku. Na tym spotkaniu również obecny był pan dyrektor Domu Kultury, który przedstawił nam kalendarz imprez do Domu Kultury na ten rok oraz kalendarz imprez miejskich. Kalendarz imprez miejskich jest już zamieszczony na stronie Urzędu Miasta. Co miesięcznie będzie się ukazało w Wiadomościach Głupińskich i zostanie również przekazany do gazety tygodniowej. 21 stycznia komisja spotkała się z dyrektorami szkół, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i dyrektorem Domu Kultury. Omawialiśmy sprawy związane z organizacją zimowisk oraz sprawy związane z remontami bieżącymi i przewidywanymi w szkołach. Konsekwencją tego spotkania było spotkanie 28 stycznia. W tym spotkaniu obecny był pan burmistrz, naczelnicy podziałów, pan prezes przedsiębiorstwa usług miejskich oraz pan dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących. Na tym spotkaniu również rozmawialiśmy na temat remontów szkolnych. Dziękuję bardzo. Józef Rybidas, proszę. Komisja Bezpieczeństwa spotkała się tylko raz. Tematem spotkania była program dzisiejszej sesji oraz opracowanie planu pracy na najbliższy kwartał. Komisja Rewizyjna spotkała się w dniu 27.01 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w celu podpisania protokołu z kontroli. Jeszcze tylko dopowiem, może w sprawach różnych rozmawialiśmy na temat biletów miesięcznych. Swoje uwagi bardzo cenne pan radny Gwizdarski, pani radna Andrzejewska przedstawiła. Generalnie chodzi o to, że bilety miesięczne ulgowe przysługują tylko młodzieży szkolnej. Natomiast katalog z kolei osób, które są uprawnione do zniżek jest znacznie większy. One z kolei nie mogą kupić biletów miesięcznych ulgowych, tylko normalnych. Wychodzi na to, że po prostu na przykład rencista czy emeryt opłaca mu się kupić bilet miesięczny wtedy, kiedy ponad 53 kursy robi. No to jest lekki absurd, dlatego tutaj złożyliśmy wniosek, kolejny wniosek o to, żeby również ten katalog powiększyć do biletów miesięcznych po prostu ulgowych, a nie szkolnych. Druga taka kwestia omawiana na posiedzeniu komisji, tu z kolei właśnie wniosek był pana przewodniczącego Leszka Ochotnego. Mianowicie rozmawialiśmy to nad skutkiem finansowym, jaki byłby dla budżetu, gdybyśmy podnieśli wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu. Skutek podwyżki 10% to jest około 250 tysięcy. Nie jest to jakiś z kolei wielki, a się okazuje, że niektóre osoby musiały, znaczy otrzymały wyższe wynagrodzenie z tego względu, że wzrosło minimalne wynagrodzenie w kraju. Także no to pokazuje, jaki to jest naprawdę żenujący poziom
tych wynagrodzeń pracowników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystko chciałem dodać, że tego, co na pan powiedział, że to jest wzrost wynagrodzeń, też ewentualnie to, te wysokie wynagrodzenia, to też się składa na ten staż pracy, to jednak widać, że są to małe pieniądze. Także tutaj też z tego punktu na ten temat rozmawialiśmy. Ale to jeszcze kwestia do przedyskutowania. Dziękuję bardzo przewodniczącym komisji. Punkt czwarty, interpelacje i wnioski radnych jako pierwszy do ojczycenia. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Pytanie bardziej skierowane chyba będzie do radcy prawnego, aczkolwiek zgłosił się do mnie jeden z wykonawców gubińskich, abym się zapytał publicznie na temat, czy można w jakiś sposób opracować zaległy podatek od nieruchomości, który na nim ciąży, a pracują w branży budowlanej, praktycznie ziemnej, mógłby układać również tak jak mzuk chodniki czy fragmenty ulic. Dziękuję. Edward Patek. I to wszystko. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Chciałbym wrócić do tego, żeby pomyśleć nad przeglądem elementów projektu Zielonej Ścieżki. Mam tu tak naprawdę na myśli naprawę na przykład tablicy informacyjnej w Parku Mickiewicza, zamalowanie graffiti, mur na placu Bolesława Chrobrego, krzywe ławki, o czym już wspominałem wcześniej, dosadzanie roślin, które się zniszczyły. Te wizua. Te elementy należy zrobić, bo jeżeli nie będziemy pielęgnować tego, co mamy w tej chwili w dobrym jeszcze stanie, to za kilka lat tak naprawdę nie będzie potem śladu. Drugie moje pytanie, został rozstrzygnięty konkurs urbanistyczno-architektoniczny Fary Gubińskiej. Moje pytanie brzmi, czy zwycięska praca obejmuje tylko projekt odbudowy fary, czy również najbliższego otoczenia? Mam tutaj na myśli pracę Jana Pawła II. Czy my mamy w ogóle jakąś wizję zagospodarowania tego miejsca, czy będzie to tak jak do tej pory parking i miejsce koncertów podczas Westy nad Nysą? Czy może warto pokusić się o zbudowanie kilku ławek, posadzenie kilku drzew, wybudować na przykład fontannę w miejscu, w którym była przed wojną? Jeżeli zostanie zrealizowana ta planowana inwestycja na działce, na której znajduje się światowid nasz, to miejsce zostanie tak naprawdę pozbawione jakiejkolwiek zieleni, przestanie spełniać funkcje wypoczynkowe. Ja myślę, że tutaj należy pomyśleć drugi etap budowy zielonej ścieżki. Także pytanie, co dalej z placem Jana Pawła II. I kolejne moje pytanie. Największą korzyścią z powstania zakładów marszowych stacji przeładunkowej w Lubsku jest organizacja gospodarki odpadami. To jest trójdnia, nie będę się nad tym rozwijał. Natomiast w praktyce naszym obowiązkiem będzie dostarczać poprzez Lubsko do Warszawa każdy strumień odpadów wyprodukowanych przez nas, czyli mieszkańców Gubina. Powtarzam, każdy strumień, również ten strumień odpadów w Morszowie, tam zostanie poddany segregacji. Czy będzie to wyodrębniona frakcja papieru i kartonu zwaną makulaturą, czy też gama różnego rodzaju odpadów ropopochodnych, czyli wszelkiego rodzaju plastików. Każdy z tych odpadów zostanie poddany segregacji. To jest mój pierwszy wniosek. Ile potrzeba kursów, żeby wywieźć odpady z posesji? Kiedyś wystarczyły 4 kursy raz w tygodniu. W październiku zeszłego roku było to 10 kursów. Ilość odpadów tak nie zwiększyła się znacząco, za to ilość kursów niebotycznie. My segregujemy śmieci u źródła, a potem te odpady, jak już wspomniałem, będą jeszcze raz segregowane. Pytanie nasuwa się zatem następująco. Po co? Odpowiedź może być tylko jedna, dla pieniędzy. Zatem ja zadam kolejne pytanie. Czy mieszkańcy na tym zarabiają? Czy miasto na tym zarabia? Nie, nie zarabia. Przeciwnie, mieszkańcy płacą więcej. To jest drugi wniosek.
Teraz Szanowni Państwo, proponowałem ponad rok temu i proponuję dzisiaj, kiedy mamy tak naprawdę większą wiedzę na temat funkcjonowania zakładów w Marszowie. A mianowicie chciałem zaproponować dualny system zbierania odpadów komunalnych. Odpady suche i mokre. Odpady suche będą stanowić następujące frakcje. Papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstyle i tym podobne. Natomiast odpady mokre będą stanowić pozostałe odpady, te biodegradowalne. Można zadać sobie pytanie, czy podział odpadów komunalnych na frakcje, przykładnie odpowiednia tutaj, gdzie forma rodzaj odpadów mokra i sucha, można uznać za spełnienie warunków selektywnej zbiórki odpadów. Te wątpliwości miał jeden z urzędników właśnie przeszło rok temu i dzisiaj wiem, że tak, możliwość dualnego systemu odpadów komunalnych nie stoi w sprzeczności z ustawą o odpadach, ani dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE. Czy taki system funkcjonuje w Polsce? Tak, system dualny jest między innymi w Gdańsku, Kępnie, Tomaszowie Lubelskim i innych miastach. I teraz przejdę jeszcze do bardziej konkretnych. Jakie korzyści dla mieszkańca wynikają z wprowadzenia takiego systemu? Po pierwsze, znacznie uprości to proces segregacji. Po drugie, zmniejszenie ilości wywozów przełoży się na mniejsze koszty funkcjonowania systemu, a tym samym i mniejszą opłatę dla mieszkańca. Po trzecie, proponuję odejście od systemu workowego, a zastąpienie tych worków jednym wspólnym, dodatkowym pojemnikiem właśnie na odpady suche. Na komisji, którą właśnie kilka dni temu mieliśmy, prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie powiedział, że za tonę plastików plus tonę makulatury zapłacimy tyle samo, jak oddamy do Marszowa 2 tony plastików i makulatury. Tona plastików plus tona makulatury, to tyle samo zapłacimy, jak oddamy 2 tony tego zmieszanego. Zatem argument ekonomiczny tutaj, że segregowanie u źródła jest opłacalne, odpada tak naprawdę. Szanowni Państwo, nie po to my mamy 10% udziału w wartym kilkadziesiąt milionów złotych w projekcie, żebyśmy niepotrzebnie generowali jeszcze dodatkowe koszty. Czy ktoś z Was kupił miękkę ciśnieniową i przed wjazdem do mini spłukuje samochód, czy przez takie działania zapłaci mniej? Chyba nie zapłaci. Więc czy jest sens takiego działania? Według mnie nie ma sensu. W taki sposób segregowania śmieci jest w wielu państwach w Europie i tam się sprawdza, na przykład w Irlandii. Nie odkrywajmy Ameryki, tam wcześniej byli już kolumny, byli wikingowie. Kolejny przetarg na odbiór odpadów czeka nas w tym roku, bo umowę mamy do końca 2014 roku. Uprośćmy ten system, nie zmienimy ilości może produkowanych odpadów, ale jesteśmy w stanie zmniejszyć ilość kursów, ułatwić mieszkańcom segregowanie śmieci, a tym samym, co najważniejsze, obniżyć ponoszoną przez mieszkańców opłatę. Chcę, żeby mieszkańcy płacili mniej i nie mieli zawalonych właśnie kartonami piwnic i garaży. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kolejność. Dagmar Andrzejewska, Krzysztof Kotula, Robert Boszan, Urszula Pomraci. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Ja chciałam jeszcze wrócić do tych biletów komunikacji miejskiej. Była też taka rozmowa, kiedy żeśmy rozmawiali na temat podwyżki tych biletów, że autobusy jadące w kierunku Krosna Zielonej Góry, czy Lubska, czy powiedzmy Kaniowa, będziemy mogli, no tak, żeby takie było, czy będziemy mogli jeździć im za tą cenę, za którą jeździmy w mieście. Do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi. Panie Burmistrzu, myślę, że sprawa oświetlenia nic na lepsze się nie poprawiła. Przeciwnie, dzień się świeci, od wieczora wyłączone jest całe osiedle. Ciemność niesamowita. Chciałabym również zapytać, jak się ma u nas w mieście sprawa ludzi bezdomnych.
czy wszyscy potrzebujący pomocy ją otrzymali, czy Policja i Straż Miejska sprawdzali miejsca i sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać, czy są tacy, którzy odmówili pomocy. Dziękuję. Szanowny Panie Burmistrzu, Zacharano, Szanowni Państwo. Z informacji na stronach Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego dowiedziałem się, że w ubiegłym roku miało się teoretycznie zakończyć wdrażanie tego projektu ogólnolubuskiego Różowski e-Urząd. Zwracam się też z prośbą do Pana Burmistrza, czy do odpowiedniego urzędnika, aby przedstawił sprawozdanie, jak wyglądało wdrożenie tego projektu w naszym mieście. Jak skorzystaliśmy z tego projektu, czyli jakie sprzęty, czy jakie komputery zostały wykupione, jak wyglądały szkolenia dla tych urzędników, jak to w ogóle wszystko wyglądało w przygotowaniu, no i tak, jak tym się wiedzieć o terminie, kiedy to tak na dobre zafunkcjonuje w naszym mieście, tak, żeby po prostu mieszkańcy mogli załatwić niektóre urzędowe sprawy bez wychodzenia z domu. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wniosek, który chciałbym przedstawić, jest wnioskiem Komisji Kultury i Oświaty. Jest on konsekwencją naszych dwóch ostatnich spotkań, związanych spotkania z dyrektorami Domu Kultury, z dyrektorami szkół placówek oświatowych oraz spotkania z Panem Burmistrzem, Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich, Naczelnikiem Wydziału KI i Prezesem Przedsiębiorstwa Urzędów Miejskich. Pozwolę sobie odczytać ten wniosek. Działając na podstawie artykułu 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Komisja Kultury i Oświaty przedkłada wniosek o dokonanie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2014. Komisja wnioskuje, aby środki zapisane w dziale 758, rozdział 758-18, czyli rezerwy ogólne i celowe w kwocie 412 160 zł oraz w dziale 921, rozdział 921-20, paragraf 65, kwestia pierwsza, renowacja wieżego zioła palnego w Gubinie, malowanie klatki schodowej w kwocie 62 600 zł przeznaczyć w całości na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zespołu szkół ogólnokształcących w Gubinie. Według wykonanego kosztorysu inwestorskiego z roku 2011 całość zadania wynosi 456 987,53 grosze brutto, gdzie termin ważności mija w 2015 roku, dokładnie w październiku. W związku z tym należy to zadanie wykonać w całości unikając dalszej degradacji budynków i konsekwencji katastrofy budowlanej. Dziękuję bardzo. Szanowna Rada, Szanowni Państwo, od lat zwracam się do starosty powiatu naszego o wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kościuszki i wykonanie chodnika przy ulicy Baterianów Chłopskich. Pierwsza część chodnika przy ulicy Baterianów Chłopskich została wykonana. Został jeszcze odcinek od wyzwolenia do Kościuszki, około 250 metrów. Chodnika. Zwracam się również w tym roku o wykonanie tych inwestycji. Otrzymałam odpowiedź odmowną. Mieszkańcy tych ulic upominają się o te inwestycje. Nie będę uzasadniać, prawda, dlaczego ten chodnik też potrzebny jest przy Batakowskim. Wiadomo, nie ma w ogóle chodnika, ludzie idą ulicą. I proszę Państwa, mam taką, Panie Burmistrzu, do Pana się zwracam przede wszystkim, żeby Pan zwrócił się pismem do Zarządu Dróg Powiatowych o określenie się, kiedy te inwestycje wykonają. Na pewno powinni mieć jakiś plan wieloletni i powinni określić, czy w 2015, czy 2020, żebym ja mogła ludziom powiedzieć, kiedy to będzie wykonane. Na którejś z sesji był tutaj Pan Zastępca Burmistrza, Pan Rogowski, i upominałam się o to, żebym taką odpowiedź otrzymała, jednak go nie pole, chyba nie 3 miesiące minęło. Nie otrzymałam takiej, tego bardzo proszę, żeby tam zajrzeć do moich wniosków i żeby z tą sprawą się zwrócić, żebym ludziom odpowiedziała, co trzeba. Dziękuję. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja w kwestii tylko takiej porządkowej. Do kogo należy wiata przy PKS-ie? To jest centrum miasta. Czy do tego pana, który kupił budynek, czy do PKS-u?
pokrycie tej wiaty wygląda strasznie. Są olbrzymie dziury, później są zatykane jakimiś workami, polią, papą. Wygląda jak Bangladesz, a to jest centrum miasta. Jeżeli to należy do PKS-u, proszę o wyznaczenie terminu albo wymiany tego przykrycia, albo zebrania, bo to tak być nie może. Jeżeli z kolei jest, należy to do tego pana, który kupił PKS, niech on to zrobi. Dziękuję. Cyprzyk Witalski. Panie przewodniczący, ja chciałbym na moment wrócić do przyjęcia noworocznego, na które pan burmistrz, przewodniczący zaprosił mnóstwo wybitnych osobistości naszego miasta. Ale niestety wśród tych zaproszeń zabrakło zaproszeń dla honorowych obywateli naszego miasta. Nie pytam dlaczego. A teraz do tematu. Nie głosowałem za przyjęciem budżetu na 2014 rok. Uważałem bowiem, że wydajemy pieniądze nieracjonalnie, żeby nie powiedzieć bezmyślnie. Próbowałem kilkakrotnie zwrócić na to uwagę. Niestety nikt nie przyjmuje poważnie moje wystąpienie. I oto kilka przykładów. Zacznę od opłat ryczałtowych za usługi pól. Ulicy, na ulicach nie ma śniegu, nie płacimy za odśnieżanie. W tym czasie nie sprząta się, czekając, aż śnieg przykryje brudy, ale my płacimy ryczałtem za sprzątanie. Latem, kiedy w twarz susza, trawa nie rośnie, płacimy za koszenie. Jeśli są to opady deszczu, nie podlewamy ich katów, ale płacimy za podlewanie. Za przycinanie żywopłotów płacimy cały rok ryczałtem, przy czym przycina się krzewy tylko raz, ewentualnie dwa razy do roku. I tak dalej, można to mnożyć przykładów bardzo dużo. Pomyślmy tylko, ile byłoby oszczędności, gdybyśmy płacili za rzeczywistą sumę. Dalej o promocji miasta. Corocznie niemałe sumy idą na druk ulotek. De facto makulatury. Nikt albo mało kto to czyta. Gdyby chociażby część tych pieniędzy przeznaczyć na rewitalizację wzgórz gubińskich, chociażby na odróżnienie ścieżek dziesiątki, a może setki wędrujących promowałoby nasze miasto. Zachęcałoby innych do zwiedzania i do wędrowania. Ale niestety przed tym trzeba też trochę uporządkować nasze miasto, które niestety jest zapiedziałe. Miasto nie zachęca do oglądania, a nie mówię o zamieszkaniu czy osiedlaniu się inwestorów. Staropolski zwyczaj jest wywitać gości kwiatami, panie burmistrzu. Markety. Na utrzymanie biura corocznie wzrasta suma. W ramach marketingu gdyby pan burmistrz w ramach marketingu ogłosił, że zwalnia na przykład od opłat tereny wzdłuż gubińskich, przyległych terenów. Zachęcałoby to na pewno inwestorów do tak zwanych małych inwestycji. Zgodnie uważam, chociażby takie, jakby kogoś zachęcić do założenia tam parku jurajskiego. Różne tworzy, potwory chowające się w krzakach na pewno przyciągałyby turystów. Przy okazji rozwinęłaby się tak zwana mała gastronomia. To też miejsce dla pracy dla młodych ludzi. Gdyby na przykład w okolicy byłej wieży Bismarka w okresie letnim rozpalowano ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek na kiju, tak zwany
to się nazywa na Pomorzu Podbójecko. I przy okazji można było tam sprzedać piwę, sprzedawać piwo czy jakieś inne soki. Tymczasem mamy biuro, narady, odczyty i wydatki idą w setki, tysiące, żeby nie powiedzieć, co to tysiące, tysiące. I tak myślę, gdyby miasto remontu wieży fali zaadaptować, zadasić falę, to chętny na zagospodarowanie wnętrza by się znaleźć. O tym, przepraszam, już ostatnio piszę wiadomości publiczne, że ten plan jest, także cieszę się z tego powodu. Skoro już jestem przy farze, po ostatnich oblicinach wieży zbulwersowany jestem nieprofesjonalnym wykonaniem i odebranymi pracami konserwatorskimi. Panie burmistrzu, w murze są szpary, prześwity, na których zacieka woda, teraz przymroza, to dalej powoduje dalszego rozwalanie tego muru. A mur został podobno odebrany i zakonserwowany. Przy ostępach, ja nie wiem jak to się nazywa, nie parapet, tylko z drugiej strony od zewnątrz te parapety, brakują cegły. Brak cegły, nie wyrównano tego. Znowu stoi tam woda, zamarza, rozwala tego. A odebrano niby konserwację tego zabytku. Dalej, na wieży łata się ubytki zupełnie niedopasowaną cegłą i choć, ja mówię, to nie jest łatanie, to jest pacykowanie, żeby nie powiedzieć klejstrowanie. Byłoby to ten bliżej prawdy. Schody i poręcze, już nie mówiąc o malowaniu, ale brak zabezpieczenia antykorozyjnego na niemałych przestrzeniach jest niechlujne. Są ostre, dosłownie występy, które mogą powodować okaleczenie korzystających z poręczy, które też służą do trzymania się. Jeśli w czasie odbioru uczestniczył konserwator zabytków, to szybko to mówić, świadczy to o braku profesjonalizmu tej osoby, żeby nie powiedzieć ignorancji. Nie wiadomo, kto podpisał odbiór tych robót. Uważam, że nikt, że nie powinien dalej pełnić swojej funkcji i pokryć koszta naprawy tych licznych niedoróbek zabytków niechlujstwa. Inspektor nadzoru winien pogłębić swoją wiedzę i przed tym udać się do okulisty, żeby lepiej widział, jaką dokonano robotę. Słowem, panie burmistrzu, wieża to skandal. Odpowiednie władze winny wyciągnąć z tego konsekwencje. W Gazecie Lubuskiej odbywał się artykuł odkładamy nasze portfele, na których podawano opłaty poszczególnych miastach za wodę, za ścieki, podatki itd. Niestety, panie burmistrzu, my jesteśmy w czołówce najdroższych miast naszego województwa. Wodę jesteśmy na czwartym miejscu, co prawda ścieki na 13. Na 22 miasta. Podatek za budynek na 9. Podatek za budynki działalności gospodarczej na 14. Natomiast mieszkania już na 5. A czynsz za mieszkania na 4. miejscu. Uważam, a wracam jeszcze do wody. Porównałem opłaty za wody u nas i w zachodniopomorskim, żeby było dalej. U nas za wodę za gotowość do wody za wodę płacimy 2,74, opłata za odczyt i tak dalej. W sumie płacimy 4,40 zł. Na zachodniopomorskim za wodę
płaci się 2,57, opłaty abonamentowe 2,70, a u nas opłaty abonamentowe 8 zł. Zgłoszamy. Jesteśmy bogatym miastem, ale jednym z największym bezrobociem w województwie. Jeszcze dalej. W prasie czytamy pod znamiennym tytułem 4 miliony euro dziennie za brak kanalizacji. Takie sankcje grożą Polsce ze strony Unii Europejskiej. Dyrektywa z 1991 roku nakazuje, aby 100% gospodarstw w każdym kraju wspólnoty miało wodociągowe oraz odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej wyposażonej w odpowiednie oczyszczalnie. Tam, gdzie takiej sieci nie da się zbudować, dopuszczalne jest wyłącznie ekologiczne przydomowe oczyszczanie ścieków, a żadnych szans. Słowo, skoro tak jak twierdzi pan burmistrz w swoim uzasadnieniu wniosku o nadanie tytułu honorowego obywatela miasta dla pana Czesława Federowicza, cytuję, dzięki finansowaniu z funduszu FARE ABCDC w latach 96-97 zrealizowana została kanalizacja miasta Dubina. To dlaczego do dziś na terenie miasta mamy nadal szamba i co gorsza wydajemy zezwolenia na budowę tak zwanych ekologicznych oczyszczalni? Czy do umów unijnych płaci, kto będzie płacił kary za niedotrzymanie unijnych mieszkańców naturalnych? I ostatnie pytanie, panie burmistrzu, czy i kiedy zatrudniony zostanie ogrodnik miejski? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, wysoka rado. Panie burmistrzu, czy posiada pan przygotowany, po raz kolejny pytam, a dotychczas mi pan nie udzielił odpowiedzi, program oszczędnościowy lub jakie przedsięwzięcia naprawcze zamierza pan zrealizować, aby uzdrowić bardzo złą sytuację finansową naszego miasta, aby obniżyć znacząco zadłużenie naszego miasta. Proszę o przedstawienie, kiedy pan zamierza zrealizować, proszę o bardzo szczegółową, konkretną odpowiedź, podając jednocześnie terminy realizacji. Jest to ważna, bardzo poważna interpelacja i bardzo bym serdecznie prosił, żeby pan w sposób bardzo szeroki przedstawił to na następnej sesji rady. Mieszkańcy ulicy Piastowskiej pytają, czy pan burmistrz posiada informację dotyczącą realizacji inwestycji w 2014 roku związanych z zabezpieczeniem miasta przed powodzią, inwestycje, które mają być realizowane przed RZGW Wrocław oraz Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Mieszkańcy proszą, panie burmistrzu, o usunięcie baneru europosła Artura Zasady ze strony internetowej naszego miasta. Uważam, że nie chcę po prostu tego uzasadniać. Jesteśmy jedynym miastem w województwie w Polsce, gdzie pokazuje się baner europosła na stronie internetowej naszego miasta. Po drugie, rozpoczęła się kampania wyborcza do Europarlamentu. Także nie jest skazany, aby baner taki znajdował się na tej stronie. Panie burmistrzu, biuletyn informacji publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Mieszkańcy naszego miasta, z którymi ostatnio rozmawiam, mają wiele zastrzeżeń do naszego biuletynu. Proszą, aby nasz biuletyn publiczny był dla mieszkańców co najmniej taki, jak to jest między innymi w Sulechowie. Potwierdzam w pełni prośby mieszkańców, sprawdzałem, rozmawiałem z osobami, które się tym zajmują, a pana burmistrza i osoby odpowiedzialne proszę o dołożenie wszelkich starań, aby oczekiwania mieszkańców spełnić. Panie burmistrzu, proszę o pilny przegląd gałęzi drzew nad schodami łączącymi ulicę Wysockiego z Piastowską oraz Królewską z Piastowską. Obecny stan zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Panie burmistrzu, decyzję o wydawanie gazety Wiadomości Gubińskie dla mieszkańców, rozdając ją za darmo, podjął pan burmistrz wspólnie z redaktorem naczelnym.
mimo że w budżecie nie ma pieniędzy prawie na nic. Czy nie uważa pan, że należało powiadomić merytoryczną Komisję Kultury i Oświaty, Rady, mieszkańców naszego miasta o takiej formie wydawania gazety i zapytać chociaż, co oni o tym sądzą? Przykro, ale duża część radnych dowiedziała się o tym z pracy lub od przypadkowych przechodniów na ulicy. Pieniądze na wydawanie gazety to są pieniądze publiczne wszystkich mieszkańców naszego miasta, w tym także pana burmistrza i oczywiście moje. W każdej gazecie, panie burmistrzu, samorządowej działa kolegium redakcyjne. Samorządowej nie tylko. Jest to zespół ludzi, którzy wspólnie opracowują kształt wydawnictwa, rozstrzygają jego zawartości. Dlaczego u nas brak takiego organu? Wiem, że brak kolegium redakcyjnego jest wygodny i sprzyjający. Można pisać, co się chce, pokazując wiele spraw jednostronnie, pisać informacje nieprawdziwe, w tym także obrażające wielu mieszkańców, ale także niektórych rad. Na jakich zasadach, panie burmistrzu, działa nasza gazeta oprócz małego wpisu w statucie Domu Kultury oraz małego wpisu w regulaminie organizacyjnym Domu Kultury? Brak podstawowego dokumentu, także statutu. Wpływa to także, że w gazecie można wpisać także, co się chce i przez kogo, i przez każdego, kto się pojawi na terenie naszego miasta. Podpisując się oczywiście PEP, CEP, SEP, CF, BF, nie wiadomo kto. Uważam, że tą sprawę, panie burmistrzu, trzeba jak najszybciej zmienić. Panie burmistrzu, jeżeli chodzi o kolegium redakcyjne, statut wydawania gazety, nie są we wszystkich gazetach samorządowych, lokalnych, prywatnych i nie jest to żadna nowość i sensacja. Wiem, że może u niektórych kolegów wywołuje to śmiech i odpowiedź po co, ale naprawdę wskazane, żeby coś takiego było. Panie prezesie, po wczorajszym spotkaniu z wieloma mieszkańcami naszego miasta pan się stał popularny, albowiem pan zrobił po raz pierwszy w historii PUMO, a mianowicie mieszkańcy proszą o przekazanie panu gratulacji za wysokie umiejętności menedżerskie w zakresie sprawnego kolportażu wiadomości publicznych. Oczekują z utęsknieniem, kiedy spółka przekształci się w nową nazwę spółka Kolporter Publik. A obowiązki PUMO przejmie inna spółka, która zapewni nasz mieście czystość, łaść i porządek. Jako radny zapewnia pana, że są to słowa i to wypowiedzi mieszkańców, którzy prosili mnie o przekazanie. Są te cieplejsze słowa i dlatego to robię. Dołączam się, panie prezesie, do gratulacji mieszkańców i uważam, że bardzo poważne wyróżnienie Gazeta Biznesu jest w odpowiedni ręce. Panie prezesie, chciałbym zapytać. Przepraszam bardzo. Konkretne rzeczy, takie generalnie opinii proszę sobie zostawić, że tak samo w niektórych interpelacji i wniosków można dawać, nie czekać na sesję, tylko bezpośrednio z telefonu. Już przechodzę do konkretnego wstawka, którą... Konkretne rzeczy, kwestie opinii. Sesję rady przekazać, dlatego to zrobię. Panie prezesie, chciałbym zapytać, jakie ważniejsze przedsięwzięcia pan zaplanował w zakresie modernizacji, remontu sieci wodno-kanalizacyjnych w 2014 roku? Proszę o przedstawienie oraz podanie także terminu realizacji. Jakie ważniejsze przedsięwzięcia pan zaplanował na cmentarzu w 2014 roku? Czy przewiduje pan remont kaplicy cmentarnej? Proszę także o podanie terminu realizacji. W związku z dewastacją grobów, które ostatnio nastąpiły na cmentarzu, jakie przedsięwzięcia zamierza pan podjąć, aby przeciwdziałać takim zjawiskom? I czwarte, panie prezesie, wielokrotnie w czasie składanych interpelacji, panie prezesie, spotkań z panem, mieliśmy do pana prezesa wiele zastrzeżeń dotyczących braku porządku na terenie miasta, braku troski o zieleń i tak dalej, mogę tu wymieniać szereg innych rzeczy. Odpowiedź pana prezesa była jak najbardziej słuszna. Za mało mi płacicie, pobieram. Dlaczego pan prezes nie zwrócił się z wnioskiem do pana burmistrza lub merytorycznej komisji Rady Miasta o zwiększenie środków w budżecie na 2014 rok na poprawę realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć? Dziękuję, panie przewodniczący. Chodzi mi też między innymi o to, że te tematy, o które pan pyta w większości, wymagają przedyskutowania na posiedzeniach komisji, bo to są tak szerokie tematy, że to trzeba się spotkać i dokładnie porozmawiać. Dzisiaj w odpowiedzi dostanie pan
kilka informacji. Uważam, że to trzeba przekazać do merytorycznej komisji i spotkać się z panem prezesem i o tym porozmawiać. I można to wprowadzić w inny sposób. Proszę bardzo, kto jeszcze? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado. Wyjeżdżając z Gubina w kierunku Ludzka, warto zauważyć, że chodnik i oświetlenie ulicy Legnickiej kończy się na wysokości lecznicy dla zwierząt. Natomiast po prawej stronie są jeszcze dwie posesje, w tym budowa domku jednorodzinnego i dalej zamieszkały dom jednorodzinny. Brak chodnika po tamtej stronie, po prawej stronie, brak oświetlenia czyni realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które tam chcą dojść albo wyjść z tych posesji. Ja wiem, że na chwilę obecną jest to oświetlenie tego kawałka ulicy Legnickiej jest nierealne, niemożliwe, ale jak warto zauważyć, często na sesji pojawia się problem projektu SOPA, być może kiedyś będzie możliwość realizacji tego programu, także prosiłbym o zapamiętanie tego miejsca ulicy Legnickiej. Poza tym w aktualnych wiadomościach lubińskich pan burmistrz ogłasza przetarg na działki inwestycyjne, które w tamtym rejonie są umiejscowione. Może będzie potrzeba oświetlenia dojazdu do tych działek, także chciałbym w imieniu mieszkańców, niewielu tych mieszkańców, ale złożyć taką prośbę, aby nie zapomnieć o oświetleniu tej części ulicy Legnickiej. I jeszcze jedna interpelacja. Prosiłbym o spowodowanie uporządkowania. Ja już kiedyś na sesji poruszałem ten temat uporządkowania terenu między bankiem na ulicy Nowej a basenem. Na ustalenie właściciela i zobligowanie go do uporządkowania tego terenu. Centrum miasta po jednej stronie park ładny zielony, a po drugiej poligon czarny, żeby się dzieje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz, przepraszam. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, dwie takie interpelacje. Tutaj cieszę się, że Przewodniczący Komisji Finansów, Pan Edward Patek wraz z Komisją wyliczyli mniej więcej, jaki będzie koszt podwyżki dla pracowników niepedagogicznych w szkołach i pracowników samorządowych, tych, którzy dzisiaj najmniej zarabiają. Mam nadzieję, że w pewnym momencie będzie spowodowana taka sytuacja, że będziemy mogli podwyżki tym ludziom dać. Cieszę się, że Komisja na to pracuje. Mam nadzieję, że ta praca będzie zakończona podwyżką. Druga sprawa. Wiem, że do pana burmistrza wpłynęła taka pisemna interpelacja Andrzeja Wiarka w związku z sytuacją powodziową, czy zabezpieczenie miasta, chodzi o rzekę Lubice nie tylko. Ale ja mam tutaj takie inne pytanie, ponieważ zaprosili mnie mieszkańcy kamienicy przy ulicy Wyspiańskiego, przy moście, tam na ulicy Wyspiańskiego, przy czółki naprawy już, tak, to jest Wyspiańskiego 13. Zaprosili mnie jakieś dwa tygodnie temu i naprawdę prosili Urząd Miasta o pomoc, ponieważ tam już nie można wjechać, już nie mówię o tym, że samochodem, bo oni samochód mogą trzymać na parkingu po drugiej stronie, bo mają taką możliwość teraz, ale w razie karetki straży pożarnej nie ma tam możliwości dojazdu, a jak ktoś przypadkowo tam jedzie, to może być nieszczęście, ponieważ może sunąć się do rzeki i naprawdę z tamtego mostu od strony rzeki już pod spodem wygląda to przyczółka, bo to się pszczółek nazywa, naprawdę bardzo tragicznie, także prosiłbym tutaj merytoryczny wydział, aby pojechali, zobaczyli jak tam wygląda i żeby podjęli jakieś kroki. Nie czekajmy na to duże zabezpieczenie, bo będziemy czekali na duże pieniążki, a możemy tutaj mieć jakąś tragedię porządku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten ważny głos, bo to jest podobna sytuacja tutaj na Piastowskiej, bo tutaj też był bardzo blisko rzeki, tam jest rzeczywiście też niebezpieczeństwo. Dziękuję bardzo za ten głos. Panie Burmistrz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni Państwo. Tekra do Powiatowego Urzędu Pracy zgłosiła we wrześniu ubiegłego roku ofertę 30 miejsc pracy. Jak widać, że nie jest tajemnicą, kogo chce zatrudnić TEKRA. Wiemy, że firma ta zajmuje się produkcją elementów do wiatraków ekologicznych i firma zwróciła się do pana, panie burmistrzu, konkretnie do Urzędu Miasta o współpracę
między innymi w zakresie refundowania kosztów w związku z tworzeniem nowych stanowisk. Pytanie, jak pan zamierza tę sprawę rozwiązać? Pytanie drugie. Jako samorząd zaniechaliśmy wykonywanie uchwały w sprawie dofinansowania remontów zabytkowych obiektów wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, osoby prywatne, stowarzyszenia wpisanych do rejestru zabytków, na które w budżecie, kiedy uchwała się pojawiła, zabezpieczaliśmy najpierw kwotę 300 tysięcy złotych, potem 200 i teraz już niestety po dwóch czerwach zero. Uchwała jest bardzo ważna, to dzięki niej nasze miasto może w ogóle odzyskać blask. Polityka w sprawie dopłat do remontów przynosi znakomite efekty. Efektywna na przykład Zielona Góra przeznacza na to 1 000 000 złotych, Nowa Sól, Czary nawet skorzystały ze środków unijnych na rewitalizację stałówki. Po raz pierwszy i ostatni z dofinansowania skorzystała u nas szkoła muzyczna i pan Poniatowski. Ja bym prosiła o krótki komentarz, jak to możemy robić, bo nie powinniśmy jednak zatrzymywać dofinansowania, ponieważ tym wspólnotom mieszkaniowym, które mają swoje budynki w rejestrze zabytków, jest o wiele, wiele trudniej. Tu chciałam nadmienić, panie burmistrzu, że mieszkańcy bloków z lat 70. stanęli na ogromnym piedestale, biorąc kredyty, aby poprawić wizerunek tych budynków na tych osiedlach w centrum i górnej partii miasta. Należą im się naprawdę wielkie podziękowania za to, co zrobili. Cały kredyt wzięli po prostu na siebie, aby budynki ocieplić i aby budynki również miały estetyczny wygląd. Następna sprawa to w mediach wśród mieszkańców miasta pojawiają się bardzo negatywne w ogóle spostrzeżenia co do realizowanej inwestycji przy Bolesława Chrobrego Roosevelta. Najpierw tutaj też na tej sali była poruszana płynność na rondzie przez niektórych kolegów radnych, no ale w tej chwili burza cała wokół tej inwestycji to pomniejszenie o 20 miejsc parkingowych, proszę państwa. Tam przy ulicy Bolesława Chrobrego stoją 3-4-piętrowe bloki. Tam jest także budynek, w którym znajduje się oddział rehabilitacji. Tam jest sklep medyczny, gdzie wszędzie przyjeżdżają ci mieszkańcy samochodami. Jest to bardzo trudna sprawa dla mieszkańców. Tak rozglądałam się wokół, czy mamy jakieś możliwości, żeby zrehabilitować zabranie tych miejsc, prawda, parkingowych. No nie bardzo tam nic, ale być może państwo macie jakieś inne pomysły. Chciałam jeszcze tutaj dodać, że przecież do tej przystani rzecznej przyjadą samochody, przyjadą kajaki i jeszcze inne pojazdy, które będą chciały korzystać tutaj z turystyki. Sprawa następna to chciałabym się zwrócić z takim pytaniem, niedługo zbliżają się wybory i czy lokale wyborcze, które znajdują się w placówkach oświatowych, czy są fundusze przy organizowaniu wyborów, aby te lokale wyborcze były odświeżone, były schludne, aby mieszkańcy w godziwych warunkach mogli korzystać tutaj z tych lokali w czasie wyborów. Sprawa następna to dewastacja naszej Wyspy. Proszę państwa, kradzieży, niszczenie roślin, to jest na porządku dziennym. Jeszcze żeśmy się nie nacieszyli tym po prostu całą tą inwestycją, a już powoli niestety nie będziemy mieli co oglądać. Ławki są niszczone, krzewy wyrywane, kostka jest wybierana, już nie wspomnę o tych pięknych wiatrach, do odpoczynku wygląda to źle. Panie burmistrzu, mam taką propozycję. Ostatnio spotkałam się z taką informacją, że grupa
Grupa Krośnińsko-Lubińska, Rybacka Grupa Krośnińsko-Lubińska ma na ten rok mieć troszkę więcej pieniędzy na takie różne rzeczy. Może na monitoring na tej wyspie warto by było może do niej wystąpić. Woda wokół, a więc może by się udało coś tam załatwić. Sprawa następna. Chciałabym się dowiedzieć, jestem po spotkaniu ostatnio z panem Połomką, zakład zagospodarowania odpadów, w tej chwili Żary, ale potem Marszów. Chciałabym się dowiedzieć, jak tam będzie rozwiązana ta sprawa połączenia pożyczki dla tego zakładu. I sprawa następna. Na sesji 30 grudnia 2013 roku oświadczył Pan, że kolportaż Gazety Wiadomości Dublińskiej będzie odbyła się własnym sumptem. Będziemy też dostarczać gazetę do dotychczasowych punktów sprzedaży, gdzie będzie ją można wziąć za darmo. W dniu 9 stycznia, środa, czyli wczoraj, od godziny 11, od 10 do 11, jestem świadkiem kolportażu Gazety Wiadomości Gubińskie na placu katedralnym Konopińskiej Roswelka Kroplek. Kolportażem w godzinach pracy zajmuje się 3 pracowników kół, wykorzystując do tego samochód przedsiębiorstwa. Gazety w budynkach, nie powiem jak są rozprowadzane, leżą na klatkach schodowych, na półpiętrach, rzucane są na gdzie tylko można. Wiadomo, że klatki schodowe są mokre. W tej chwili tak jest podawana gazeta samorządowa. Ale o spostrzeżeniach mieszkańców to potem panu burmistrzowi przekazam. Panie burmistrzu, uważam, że to jest skandal, gdy miasto wymaga systematycznego odśnieżania chodników, parkingów, dbałości o porządek, a pracownicy PUM wykorzystywani są do celów niezgodnych z ich obowiązkami. Sprawa druga, też związana jeszcze z gazetą i posiłkuje się tutaj również cytatami z protokołu ostatniej sesji. Dostarczanie gazet i ulotek dla mieszkańców to taki sam koszt jak druk gazety. Obawiam się, że trzeba dołożyć drugie 50 tysięcy na dystrybucję. Tak mówi kolega radny Galewski. A pan odpowiada. Chętnie zamiast druku ulotek wykupimy część stron. Za pomocą gazety będziemy kolportować informacje dla mieszkańców. Panie burmistrzu, gazetę finansuje samorząd w kwocie ponad 50 tysięcy złotych. Pan chce wykupywać część strony, by podawać informacje dla mieszkańców? No chyba to jest ogromny wstyd i żenada. A tak na zakończenie, w prasie wydawanej przez gminę nie mogą ukazywać się reklamy, płatne ogłoszenia. Proszę wejść na portal internetowy serwis samorządowy PATRON. Od września 2013 roku nie mam odpowiedzi na piśmie od pana, jakie mamy przygotowane projekty, by skorzystać ze środków unijnych w latach 2014 i 2020 roku. Chciałam tu jeszcze, zapomniałam dodać przy kolportażu, wychodząc dzisiaj na sesję, mieszkańcy mojego bloku kazali panu przekazać. Nie życzą sobie zaburzenia ich prywatności, wciskania im gazety w ten sposób i do skrzynek. Nie życzą sobie tego. I sprawa ostatnia do pana przewodniczącego rady. Panie przewodniczący, w imieniu własnym i radnych zwracam się do pana, aby komisje, szczególnie komisje i sesja nie odbywała się w dniu rozprawy naszych pań kasjerek i pani naszej skarbnik Błędowskiej. Chcemy uczestniczyć w tej rozprawie. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, proszę.
zastanawia mnie taka sprawa, jak pani Bojęcz mówiła o Bolesława Chrobrego. Więc tam przy budynku numer 8 jest działka, chyba to jest działka prywatna, paskudnie ogrodzona. Szpyci cały wizerunek, prawda? Teraz ładnie to wygląda, tam zrobiona jest drogi, pięknie, ale ten odcinek, coś trzeba z tym zrobić, panie burmistrzu. Niech pan powiedz, czy może pan Olimpirowicz poinformuje, co z tą działką jest, dlaczego ona nie jest zagospodarowana i co tam się dzieje. Dziękuję. Ja, panie przewodniczący, tylko mam taką prośbę do radnych, żeby jednak mimo wszystko wypowiadali się we własnym imieniu, bo ja nie wiem, czy mają upoważnienie do wypowiadania się w imieniu wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Raz. Drodzy radni, panie burmistrzu, panie przewodniczący, odnośnie mojego ostatniego wystąpienia na Radzie 30, tutaj chciałem tylko dodać taką informację, że 3 stycznia spotkałem się z panem starostą, przedstawiając do niego wniosek odnośnie problemów, jeżeli by opłatami za halę, tego, o której tutaj słyszeliśmy już wcześniej, były rozmawiane, był objęty nasz klub. Czyby to skutkowało, i tutaj w miłej atmosferze trzeba powiedzieć z panem starostą, panem wicestarostą. Pan starosta obiecał, że nasz klub i każdy klub z Gubina związany z działalnością niekomercyjną, czyli i obejmującą szkolenie młodzieży, nie będzie objęty. Jednocześnie też jako klub zdeklarowaliśmy się, że wiedząc, że mamy dość dużą ilość grup, bo przypominam, że ostatnio mówiłem, jest to w granicach 70 godzin tygodniowo na dwóch halach. Jeżeli nawet byśmy zrobili po te 10 zł, tak jak tam dyrektorzy wyliczyli po kosztach, to jest w granicach 700 zł tygodniowo razy 4, to jest 2800, czyli wiadomo, że nawet tej minimalnej kwoty nie jesteśmy w stanie zapłacić. Pan starosta wziął to pod uwagę, powiedziałby, dalej zobowiązaliśmy się jako klub, że płacimy na konto szkół 1500 zł za cały sezon. Część pierwsza lata została uznana, którą już płaciliśmy 1650 zł do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, czyli do tak zwanego Rolniczaka. Podobną kwotę jeszcze dzięki sponsorom, którzy nas wspomagają, również płacimy do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. Mam nadzieję, że nasza młodzież będzie mogła spokojnie trenować i to, co tutaj mówiłem o ograniczeniu grup bądź opodatkowaniu, nie dojdzie do skutku. Jednocześnie tutaj chciałem panu burmistrzowi podziękować za długi mecz, bo siedzieliśmy prawie 2,5 godziny i we wtorek nasi juniorzy wywalczyli mistrzostwo województwa w kategorii junior właśnie w meczu. Na szczycie, można powiedzieć, Zieloną Górą nasi młodzi zawodnicy wygrali 3-2 i w tym roku się szykuje, że Wolej Gubin będzie miał potrójną koronę, czyli będzie mistrzem województwa lubuskiego w kategorii junior, na pewno już kadet i najprawdopodobniej również w młodzikach. Teraz w sobotę i niedzielę będą się odbywały turniej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. To też są właśnie między innymi koszty, z których nie bylibyśmy w stanie po prostu wypłacić. Myślę, że tą sprawę wyjaśnię, bo wiem, że ona się przetacza w prasie, w różnych informacjach, ale mówię, chciałbym to uściślić osobiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie. Pierwszy projekt uchwały nr 277. Zmieniające uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Rodzina 3+. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja Kultury i Oświaty oraz Komisja Młodzieży, Sportu i Turystyki zapoznała się z projektem uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały 277? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Rodzice rodzin uprawnionych do korzystania z ulg zgodnie z naszą uchwałą pytają, bo zapis jest, że uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. Czy wniesione już opłaty za przedszkola zostaną im zwrócone?
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwała obowiązuje od 1 stycznia, natomiast warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wniosku i uzyskanie karty uczestnika programu. Także te wnioski spływają systematycznie cały czas, w ciągu roku będą miały możliwość spływania. Ze względu na to, że w różnych momentach wydajemy te karty, mamy takie ustalenie z paniami dyrektorkami przedszkola, że w momencie otrzymania karty ulga obowiązuje od kolejnego miesiąca rozliczeniowego, tak żeby też nie utrudniać funkcjonowania placówek. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Robert, proszę. Ja mam takie zapytanie w związku właśnie z ulgą przy przyjęciu do przedszkola. Znaczy teraz to przyjęcie przy rodzinie 3 plus jest bezpłatne. Do tej pory za dwójkę dzieci płaciło się 50%. No na pewno będzie to skutek jakiś minusowy dla przedszkoli. No bo powiedzmy za jedno dziecko miesięcznie to jest 110 zł, bo jeśli nie mylę. Teraz wprowadzając ulgę całkowitą, czyli wypłacąc za przedszkola, przy powiedzmy 10 takich w rodzinach mamy 1100 zł razy 10, to mamy 11 tysięcy złotych. No i moje pytanie jest takie, w jaki sposób to rekompensujemy przedszkolu? Jeżeli chodzi o kwestię dochody, które uzyskują przedszkola, nie są dochodami przedszkola, tylko to są dochody gminy, a przedszkole działa na podstawie planu finansowego i planu wydatków, także dla przedszkola to nie ma żadnego skutku, to jest skutek dla budżetu gminy. Czyli będzie wykonany ten plan dochodów mniejszy niż planowano. A dla przedszkoli to nie ma żadnego skutku finansowego. Wydatki, które mamy zaproponowane, są zasilane, przedszkola są zasilane miesięcznie według planu, który jest przyjęty w budżecie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Kolejny. Nie widzę pytania do głosowania. Pan jest za przyjęciem projektu uchwały nr 277. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 14 głosami. Projekt uchwały nr 279 dotyczy ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność gmin w grupie miejscowości miejskiej. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja Kultury i Oświaty oraz Komisja Młodzieży Sportu i Turystyki zapoznały się z projektem uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały nr 279? Nie widzę tutaj po głosowaniu. Projekt uchwały, kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 279? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 14 głosami. Projekt uchwały nr 278, wymieniający uchwałę Rady Miejskiej w Lublinie nr 48-253-2013 w sprawie uchwały budżetowej gminy Lublinie Sadowskiej Miejskiej na rok 2014. Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja Kultury i Oświaty oraz Komisja Młodzieży Sportu i Turystyki zapoznały się z projektem uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały nr 278? Nie widzę, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 278? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta 13 głosami z 1 głosem wstrzymującym.